w Obolice 18 960 zł. Jak Państwo wiecie, dzisiaj spotkaliśmy się ze względu na to, że przekazujemy, mamy tą możliwość przekazać Państwu dzisiaj umowy w ramach Małego Strażaka i w ramach programu Remiza, który już na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonuje od 7 lat, jeśli chodzi o program Remiza, i Mały Strażak, który funkcjonuje od 4 lat. I tak jak mówi właśnie pani minister Golińska, to tutaj ten program w naszym województwie się zrodził. Cieszę się, że Wojewódzki Fundusz wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska może realizować ten program tak ważny dla ochotniczych straży pożarnych, ale też i dla tych społeczności lokalnych, w których na co dzień pełnicie tą służbę. W ramach Małego Strażaka macie możliwość zakupienia tego sprzętu, który wykorzystujecie na co dzień we swoich akcjach ratowniczych mienia, ale także zdrowia i życia i mieszkańców tej społeczności lokalnej, ale także w tych działaniach prośrodowiskowych. I z tego miejsca bardzo serdecznie chciałem Wam pogratulować i podziękować. A także i program Remiza, dzięki któremu dofinansowaniu blisko 40 tysięcy złotych, które mogliście pozyskać na termomodernizację budynków Remiz, wymianę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej. Myślę, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, również zakup fotowoltaiki. Cieszę się, że tak licznie wnioskujecie o te środki. My jesteśmy oczywiście otwarci na współpracę, na to, aby pomagać ochotnikom w naszym województwie. Jak wiecie, również uruchomiliśmy w tym roku program Ekostraża, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Łącznie do ochotniczych straży pożarnych tutaj w tej naszej części koszalińskiej 1 200 000 złotych w ramach Małego Strażaka, blisko 500 000 złotych w ramach Remizy. No dzisiaj jesteśmy, bo odbieramy umowę, druk prezes nasz podpisuje, Przemysław Zelmachowicz, umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dofinansowanie sprzętu. No to będzie sprzęt przykładowo osobisty, przykładowo ratowników. To będzie tak, na przykład nomeksy, mundury, buty, rękawice, przykładowo te kominiarki, takie rzeczy to będą zakupione. Nie? To będzie 25 tysięcy z funduszu i w plus 10% wkładu własnego. My się bardzo z tego cieszymy, bo my jesteśmy małą, można powiedzieć, miejscowością, i naprawdę się cieszymy, bo to jest bardzo dużo, jest dla nas 25 tysięcy plus koszta tam jeszcze własne, nie? I to jest bardzo dużo, bo my jesteśmy tak trochę nie taką dużą liczną jednostką, 30 ratowników mamy wszystkich, znaczy się członków wszystkich, nie? A upoważnionych jest 15 do wyjazdów, nie? No i młodzieżową drużynę pożarniczą też posiadamy, 16 osób, nie?